Cześć, witamy Was w Akademii Hobby Horse sklepu KHT Aria. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wykonać kordeo. Prezentuje Asia. Potrzebujemy sznurków bawełnianych w różnych kolorach, dobrych nożyczek oraz klipsa. Przygotujcie sobie sznurki o długości około 1,5 do 2 metrów. My szykujemy 5 sznurków. Dodatkowo będziemy potrzebowali jeszcze jeden sznurek krótszy o długości około 30 cm. Na górze zostawmy 20 cm wolnego sznurka. A teraz zacznijmy zaplatać warkocz. Jak zauważyliście, podzieliliśmy sznurki na 2, 2 plus 1. Warkocz zaplatamy dokładnie, prosto i niezbyt mocno. Sznurki nie mogą być zbyt mocno ściśnięte. Pamiętajcie, aby nie wyginać sznurków. Sznurki muszą być proste. Pleciemy warkocz aż do samego końca. My zostawiamy około 20 cm wolnego sznurka na dole. Jak już warkocz jest upleciony, zobaczcie, jak ładnie wygląda. Zdejmujemy klips i kładziemy kordeo przed sobą wolnymi sznurkami do siebie. Bierzemy teraz krótszą część bawełnianego sznurka i robimy supełek. Aby było ładniej, robimy również pętelkę. Kordeo jest już prawie gotowe. Docinamy wolne sznurki na długość, jaka Wam odpowiada. To już jest koniec. Kordeo jest gotowe. Możecie je używać. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy po więcej filmików.